Hej, cześć, witajcie, z tej strony Kamil, a to jest kolejny odcinek z Good Game Empire. Dzisiaj mamy event Kruka i postanowiłem, że spróbuję swoich sił zrobić top 100. Na razie jestem 90, mam 2 miliony 600 tysięcy chwały, co w sumie jakiś tam najlepszy wynik to nie jest, ale jest ok. A wpadłem na w sumie nawet dziwny, ale testowy sposób, jak wbić dużo chwałki. Właśnie sobie przesłałem całego ofa na zieleni na zamek główny. Ile mam? Minus 74 tysiące na godzinę. Wpadłem, może lepszy pomysł, jeżeli defa trochę wycofam, to nie będzie chociaż 74 tysiące na godzinę, tylko 70 tysięcy, a to już jest lepiej brzmi wtedy. Tak to mi wszystko w godzinkę padnie. Nie tym dowódcom. Także wpadłem na pomysł, żeby każdy zamek ulepszyć. Nie za rublem, mam ich mało, ale za żetony samuraja, bo tego mam akurat sporo, to postanowiłem każdy zamek sobie ulepszyć i puścić na jego atak na ogonach. Jest to genialny wręcz pomysł. Także mam 107 tysięcy, na pewno mi wystarczy, bo zużyję na to, nie wiem, z 12 tysięcy, może 13. Zobaczymy, bo z początku jak robiłem skany, no to te zamki nie były jakieś tam najlepsze, jakieś tam można powiedzieć 500, jedna tam 800 się trafiła, także zobaczymy jak to będzie po skanach, bo to dodaje mi plus 20 lub 50, 500 jednostek, no to zobaczymy, mi już za 200 musi polepszać, także jest to drogie, tutaj mam za 3400. Prawda, nie polecam temu komuś robić, jak ktoś nie ładuje promek od cholery, bo to jest mało opłacalny chyba biznes. O, i przy okazji zrobiłem misję. A, dosyć zajebiście. Dobra, robimy skana, zobaczymy. Ile z 10 zamków? 800? No, 500 zamków. Zamki miały 10 po 500 wojska. Jakiś tam mówię 800 był. Ile z nich będzie 1K na przykład? To wtedy będzie fajnie. Tutaj skan nie wszedł, robimy na szybko te skany za piórkę, bo to czasu nie ma. Jest odpalona chwałka sojuszowa, jakby ktoś chciał jeszcze tak sobie obliczenia robić, czy dużo chwałki zdobędę, czy nie. Jest chwałka odpalona, mam 3000 honoru. Honor daje bardzo dużo i mam herb plus 14%, co w sumie to może nie jest najlepszy herb, ale taki mam. Dobra, kolejny się tutaj skan zrobił. Jedziemy szybko z tymi skanami, wysyłamy te ataki, żeby mi wojsko z zamka głównego nie padło. I też przy okazji korzystając, jak te ataki będą szły, te 12 minut, to nie wiem czy zrobię cięcie, ale możliwe, że na dobra w sumie będzie cięcie, jak te ataki będą szły. A mam też zamiar zrobić odcinek o tych i prywatnych wioskach, i o ułożeniu zamków takich. Dobre ułożenie zamków. Cześć, zrobiłem wszystkie skany. Nie, jeszcze tutaj skany muszę porobić. Tutaj skan wszedł. No zobaczymy, co to wyskoczy z tego. Dobra, sprawdzamy. 700 wojska, 600 wojska, tragedia. 700, tragedia, 600, tragedia, 800. Mogło być lepiej. 700, Jezus, 800. Nie, no weźcie. 800. 900, o matko, żadnego 1000 nie dostałem, liczyłem na jakiś 1000, coś takiego. No nic, może się skapnęli, że jest chwałka sojuszowa. Czy ja mam szablon, bo już go wcześniej ustawiłem. A także wysyłamy na szybkości te ataki. No, zobaczymy, 2000 końskich ogonów. Trochę już poszło tych ogonów, także nie ma co się dziwić, ale o matko, że aż takie słabe wyszły zamki. Tragedia, bym powiedział. Ten zamek też nie najlepszy. 800, 900. Zależy jak ta chwała sojuszowa wpadnie. No liczę, że jakieś 1,5 miliona banki, to wcześniej tak liczyłem, że powinienem dostać na dobrą sprawę. No ale zobaczymy. Wszystko ustawiam z automatu, bo mi się nie chce czasu tracić. Chcę zrobić ten
bardzo głupią rzecz. Jakby ktoś miał flagi na wysłanie w prezentach, ja bardzo chętnie bym przyjął, bo flagów mam niedużo, a to co bym chciał w sumie zrobić, spróbować zrobić. Także jest taka możliwość, jeżeli mówię, ktoś podeśle flagi, się nie obrażę. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o tytuł z obcych, no to Dumnego mi już wbiło dzisiaj. Także no w sumie jestem w top 100, jeżeli chodzi o tytuły, no to utrzymać to też fakt trochę będzie ciężko. Ale liczę, że może tu top 100 utrzymam, to chociaż tego wręcza dobrej jednostki będę mógł sobie poklepać. Dobra, ustawiamy kolejne ataki, ataki już idą. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Się boję w sumie patrzeć na te rabki. Z każdego minimum po 100 tysięcy musi chwały wpaść, jak nie wpadnie, no to jestem trochę w dupie. Że zaznaczyć, że byłem na 90 którejś tam pozycji, także zobaczymy ile też pójdę do góry. Komu odskoczę, jeżeli o ligę, no to jestem pierwszy, mam 700 tysięcy, no 600,5 tysiąca przewagi. Liczę, że teraz będę miał już większą nad tą panią, czy panem, czy kimkolwiek graczem przewagi i że mi nie ucieknie, zdobędę kolejny złoty medal, bo wczoraj na Nomadzie jednak nie udało mi się zamknąć całej książki, miałem tam 175 tysięcy, co wyniki tak były w sumie bardzo dobre, ale no, mogło być lepiej. Dobra, jeszcze trochę tych ataków zostało. Dobrze, że chociaż ofowe zamki się nie trafiają, to jest jakiś plus tego wszystkiego, ale naprawdę liczyłem na parę tysięcznych zamków, może support mnie jakoś nie lubi, znaczy cała gra mnie nie lubi już, bo nie wiem, nie chcą jakoś uszczęśliwić człowieka. Jeżeli chodzi o tej nowej aktualizacji obcych, to szczerze ani razu nie zauważyłem, żeby komuś obcy wyleciał większy niż 3000. To się nigdy nie zdarzyło. No ale może to w końcu GG kiedyś zmieni i te procenty będą troszeczkę wyższe, bo na razie jest tragedia, po prostu tragedia. 1K czasami się trafi, czasami też 1,7 się trafi, no wiadomo, oni też tak zrobili z tymi ulepszeniami, że możemy obcego ulepszyć, że wiadomo, że jak ktoś by dostał 5 tysięcy, ulepszyłby za ruble, mógłby automatycznie mieć 6 tysięcy obcego, no to jest jednak tam parę set tysięcy, no w sumie, no parę set, no może nie ma, ale 100-200 tysięcy chwałki więcej, zależy jak kto lata, jaki ma, jakiego by to wódce puścił i wszystko, no ale no jakoś głupio według mnie zrobili z tą aktualizacją. Mogłoby to lepiej wyglądać. Ile mi ogonów zostało? 4000. To będę miał jeszcze na parę ataków później. Może na ostatnią końcówkę sobie polatać. O, i poszedł atak 15 minut. Korzystając z okazji chwili wolnego, no to jeżeli chodzi o moich dowódców, może nie są to jacyś tam najlepsi, ale są pewno też nawet dobrzy. Jeżeli chodzi o dowódcę, to mam tego na NPC, wojowniczkę pod kotą na max ze względu na prędkość. To na fortece mi się strasznie przydaje, opłaca się latać na fortece, polecam. Dalej mam tą nową czarownicę, nie podkuta za bardzo, plus 15 mi się wydaje, że jest ok. Mam tą z Berimondu, jest na plus 10 podkuta, jest bardzo dobra, bo ma na mury nawet bardzo dobrze. No NPC totalny. No i mam tych z obcych, ten jest z kamykami na skrzydła najwięcej, jeden na dziedziniec, ten ma dwa na dziedziniec, trzy na dziedziniec, jeden na skrzydła. Tak dobrze patrzę, jest ta słabsza uczennica zmiennokształtnej. Tu mam na plus 19, tu mam całą podkutą. Jakby ktoś się wydał, to wygląda to tak, że ma 90 na 90. 100 na dziedziniec, 80, 120 mury, jeżeli chodzi o plus jeszcze tych wrogich władców, czyli i kolejna brama minus 80, fosa minus 60, na skrzydłach ma 35,
Tutaj nie ma nic, 60 prędkości przemieszczania się i 50 na późniejsze wykrycie. No, chwały plus 30. Jest nawet dobra. Mam też Lotosa, bo była kiedyś na jego przecena. Ten jest na plus 20, bo on mi tą chwałę dawał, to ja tylko tym latem na chwałę. I ten jest na plus 12, ten też Lotos, bo też była przecena. No i mam tą lepszą zmiennokształtną, ona jest oczywiście na maksa podbita, bo jakby inaczej. No ona na dziedziniec ma 120, plus na mury ma 140, 100 brama, 80 fosa, 50 na skrzydła, tutaj nie ma nic, przed bitwą to 60 poruszania się armii, 50 na wykrycie, tej 30 chwały, no i to w sumie tyle. Mam też, nie wiem, jakieś, mam dwie zimówki, jedna jest ta starsza, ta jest z tej ostatniej edycji. Dwóch dziadków do orzechów, jeden jest znowu starszy, ten jest z tej nowszej. Mam tego nomada zdobytego, co jest za ta ostatnia część, jest za 100 tysięcy do zdobycia. Udało mi się wszystkie części pozdobywać już, no on może nie jest w ogóle net podbity ani na jeden. Także o nim się na razie nic nie wypowiem. No, tu to nie jest ta z miast, to jest tylko ta z miast, oczywiście główka, ale żadnej części nie mam z miast, to jest po prostu zrobiona. Tak sobie ją po prostu zrobiłem. Nałożyłem jakieś kamyki takie niepotrzebne. Ten też jest taki, wszystkie to są już sklejane. Ten samuraj to on tylko tyle części na razie, więc no zobaczymy, może go całego złożę. Jeżeli chodzi o kasztelany, to mam ten, jeżeli chodzi o czana, no wiadomo, Kali, użyteczny na czanie i mam zimowy z dwoma kamykami od Kali. Jakby ktoś się pytał, opłaca się wkładać trzecie i lewe oko od Kali na zimowego, wtedy nam daje, to jest, te kamyki są na ten, na mury i ten drugi kamyk też jest na mury, także na mury mamy wtedy więcej. I to jest typowo na środek, żeby bronić, jak się broni środkiem. Tutaj zbieram na obecnie najlepszego kasztelana na mapie, na syna Orła. No, mam dopiero 3 części do niego, brakuje mi kolejnych 6. On jest strasznie drogi, ale jak tylko jest jakaś promocja, mam ruble, kupuję jakąś część. Kasztelan jest bardzo dobry, jak się ulepszy na maksa. Mam też samuraja, tego kasztelana to mam tylko tak sobie jest, bo jest. Mam nomada, jego też jeszcze zdobyłem, jakby było za top 100. On był do zdobycia, no i tak sąsiedzi u mnie. Tu jest Kali, tylko że główki nie ma, tu w ogóle weź na nimfa, niech sobie będzie. A tu jest zbierany z Berimondu. To jest najlepszy nie rubinowy kasztelan na mapie. On w sumie jest w stanie zmienno zatrzymać. No to tak różnie. No to jest z tego co mówię, najlepszy kasztelan to jest syn Orła, a najlepszy dowódca to jest wyżynnik. Co no? Zobaczymy dokładnie, który jestem jeszcze, tak żeby ten 93 jestem. A taki zaraz powinny wchodzić. A za 4 minuty ataki wejdą. Tak na szybko jeszcze zobaczymy. O, smog jest jakiś. Aj, mi grę zlagowało, super. Halo, gra. No, grę mi zlagowało chwilowo. Nie ten smog, halo. Co jest? Na szczyty nie mogę przejść. Halo, gra. No nic, chyba szybko muszę. O, dobra, gra się odpaliła z powrotem. To tak, gdzie jest ten. Aha, dobra, chyba gra jednak się nie odpaliła. Czarny ekran na chwilę. Chwilka. Białe okno. I gra się odpala z powrotem. Nie wiem, czy mi się gra skraszowała. Nie będę tego w sumie wycinał, mi się nie chce. Znaczy, no, nie chce mi się. Po prostu niech tak będzie, bez żadnych cięć odcinek. Ten wczorajszy ze spichlerzem, mam nadzieję, że wam się podobał. Dobra, to
Dobra, gra już się odpaliła, powinna się odlagować. Czasami się potrafi zlagować ta gra. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Smoka mamy, on jest daleko ode mnie, 60 kratek. Dobra, na szybko go ustawiamy. Może wpadnie, może nie. Ta zimowa nie jest jakoś wybitnie szybka. O matko, ten atak będzie długo leciał. No ale puścimy, puścimy. Może przyniesie te 25 minut. Wątpię. Jakby to był jakiś szybszy dowódca, to pewno tak, ale najszybszy nie jest. I czym jest tam na zimie, bo tu miałem chyba jakieś minusy papu. Tu mam 40 tysięcy papu tylko już, no dobra. To szybko sobie jeszcze uzupełnię papu, na zimę nie ma żadnego jakiegoś tam schematu. Uzupełnij wszystkie fale jednostkami i wysyłam po prostu. Dobra, jeszcze żarełka chociaż przyniosą. To mi wojsko, nie panik, widać mam 1 155 000 potęgi. No co w sumie, no nie robi mnie dalej jakimś najlepszym graczem na mapie. Może się nim nie czuję najlepszym graczem, ale jest ok. W miarę, jeżeli chodzi o ranking, jestem 450. Upach, ile mam? 28 milionów upów. No to taki przecięty wynik, jeśli chodzi o upy. W pierwszej edycji miałem 30 milionów. Czy nawet więcej niż 30, 60 miałem. Nawet nie pamiętam, ile miałem w zeszłej edycji, znaczy w zeszłym tygodniu. Upów są ludzie, którzy robią więcej, bo tylko na wieżach latają. Dobra, zmiennokształtni są, serię mam. Aha, nie mam serii puszczonej o zmiennokształtnych. To sobie puszczę przy okazji serii. Jeżeli chodzi o zmiennokształtnych, to dajemy tryb bezwzględny jest włączony. Bierzemy jakiekolwiek 32 jednostki i wysyłamy za monety. Oczywiście zaraz mi pokażę, że dowódców nie mam, żeby wysłać atak. Także będę musiał poczekać. 5 ataków wysyłamy, oni przyniosą po 150 talizmanów. Co mi w sumie w szybkim tempie pozwoli mieć na kolejną nakładkę. Żeby na przykład móc sobie mieć więcej produkcji i nałożyć ją na jakiś kolejny spichlerz. Nie mam żadnych dowódców, także musimy czekać. Se do kuźni skoczę jeszcze. To zrobię przy okazji, bo ta zbrojka zawsze jest niepotrzebna. Pierwszy atak wszedł. 2 775 000. Zaraz zobaczymy go. Jak on ładnie mi tu dał chwały, czy dał ładnie, czy nie dał ładnie? No, dał mi 140 tysięcy, 200 strat, ze względu za mało na murach jednostek dałem. Jak dowódca, który nie ma nic na chwałę, to te 140 tysięcy to bardzo dobry, ładny wynik, plus ta chwała sojuszowa, co jest, także jest ok. Kolejny atak wszedł. Tu pewno zgaduję kolejne 150, dokładnie ten był 1030. 154 tysiące chwały. No, jest ok. Widać, że pewno od razu się będę piął w górę. Jeszcze krzesło mi skrzypi. Byłem 90 któryś, jestem 77. Także jest ok. Ale no jednak te flagi się przydadzą, żebym spróbował być w tej top 100. Dekorka fajna. I zawsze nakładka na ten. Na spichlerze tutaj w barbarzyńską wieżę. 14 rubinów zawsze przygarnę. Teraz mam lipę z rubinami. Wszystko ładuję w tego syna orła. O, tutaj mi już troszeczkę więcej chwały chyba wpadło z tego co widzę. A nie, dobra, 136 tysięcy. Czemu? Bo mam tyle strat ze względu znowu na te mury. Jakoś nie sprawdzałem wcześniej po prostu, czy na murach jest ile jednostek, czy to po prostu pokona, czy coś. Nie zwracam na to totalnie uwagi, jakoś te straty mnie nie zabijają jeszcze. Minus 63 tysiące na głównym. Fajnie. Co tu jeszcze jest? Architekt. W architekcie bardzo opłaca się spichlerze pod ulepszać, także spichlerze podstawa. Dobra, mam już 3 miliony chwałki.
Miałem 2600 gdzieś, także jest ok. Jestem 73 i mi wpadło z kolejna chwałka 161 tysięcy. Tutaj mniej strat, bo i na murach jakoś ładnie udało się zniwelować. Poleciałem tym obcym, czyli już, no już tu ładny atak akurat wszedł. Także jeszcze jak coś, to mówię, nie próbujcie tego w domu robić, że po prostu w domu na swoją odpowiedzialność nie polecam latać całymi ogonami na obcych, chyba że ktoś ma ich bardzo dużo. Taki testowy w sumie odcinek. Jak ktoś ma ich bardzo dużo ogonów, jasne, polećcie szybciej, wbijecie tą chwałę. A też wam jakiś tytuł wpadnie. Jestem 58. Także jak na... No tak, no jest okej, okay, to tak, no. Wiadomo, no, jeszcze jest 86 godzin do końca, zanim to się skończy, także jeszcze nie wiem jak to będzie. Kolejny atak wpadł, 150 tysięcy. Ładne straty, mogą takie mogę przyjmować straty. Węgle jeszcze przyniosą, może być. A po 150 tysięcy jest ok, zaraz kolejne ataki wchodzą jeszcze, tak, 13 sekund, ostatni atak za 2 minuty wejdzie. Teraz zobaczymy. 5, 4, 3, 2, 1. Atak wszedł, 3 miliony 600 tysięcy, aha. 122 tysiące chwały. Mówię, na taki 691, no to no jest w sumie bardzo dobrze. Pokazuje mi, że teoretycznie bezlitosnego powinno mi zaliczyć, ale nie zaliczy. Nie zaliczy mi bezlitosnego, chyba że nie wiem, jaki cud jeszcze się wydarzy, to może mi zaliczy. Chciałbym, ale no zobaczymy. Dobra. Ataki zaraz wpadną, kolejny ataczek wpadł, zobaczmy ile chwałki, 131 tysięcy. Jest ok, wbiło mi już do top 50, 3 miliony 350, o już kolejny atak wpadł. Także co ja tu podliczałem. A 800, 114 tysięcy chwały. Ok, może być. Może być. Czyli tak ściega się, zobaczy, ten już wraca, ostatni atak mi został, tak, dobra, ostatni atak. Jaki to jest, ten dowódca? Ile tu było wojska? No dobra, tu też szału nie ma. Ale zaraz sobie to podliczymy. Dobra, barbarzyńska wieża zwycięstwo. Zaraz to podliczam, 3 866 tysięcy, ci będę miał... 4 miliony może będą, wpadną, może. Może wpadną te 4 miliony, zaraz się przekonamy za 27 sekund. Powinny wpaść. No, 140. No, nie wiem, zobaczymy. Mi się wydaje, że 140 tysięcy powinno wpaść. Jak nie wpadnie, to trudno się mówi. Aha, wypadliśmy 120. No, no, nic się nie stało, pewno podgonimy. O, dobra, ile, czy wpadło te 140 tysięcy, czy... O, wpadło 140 tysięcy. Mam 4 miliony 900 chwałki. 4 miliony 9804 chwałki. No, jestem 37. Jest to w miarę okej wynik. Już troszeczkę, no trochę zrobiłem ten dumny, wygląda w miarę dobrze, bezlitosny, no może będzie jednak ten bezlitosny, jak nie będzie, no to trudno. W lidze odstąpiłem już tej babce, czy facetowi, graczowi bynajmniej, no mam przewagę 2 miliony, dzisiaj bynajmniej na pewno będę pierwszy. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki wszystkim serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, prawdopodobnie jutro. Na razie.